Mechanizm nałogowego regulowania uczuć, czyli jak działają Twoje emocje. Skąd się biorą uczucia? W naturalnej sytuacji, bez uzależnienia, to my sami dostarczamy sobie różnych uczuć. Możemy wędkować, spacerować, uprawiać sport, podziwiać przyrodę. Innym sposobem na dostarczanie sobie uczuć jest korzystanie z działania twórczości innych ludzi, a więc muzea, sztuka, książka, muzyka, teatr. Droga na skróty. Osoba uzależniona idzie na skróty. Spójrz na takie porównanie. Możesz pójść pieszo na jakąś wyprawę w góry i odczuć z tego satysfakcję, chociaż niesie to pewien wysiłek. Możesz też pojechać kolejką, bez żadnego wysiłku. Osoba uzależniona wybiera właśnie jazdę kolejką. Idzie na skróty. Regulowanie uczuć. Za pomocą alkoholu osoba uzależniona reguluje swoje uczucia. Kiedy czuje złość, wypije i nagle staje się wesoła. Kiedy jest jej smutno, przykro, jest na coś zła, po wypiciu alkoholu jej nastrój się zmienia. Osoba uzależniona wybiera takie rozwiązanie, które jest pójściem na łatwiznę, niczym leniwiec. Zamiast pracować, idzie na skróty, sięga po alkohol, który umarza przykre emocje i w ten sposób je reguluje. Cierpienie. Kiedy pijesz, twoje uczucia coraz częściej są dwuczłonowe. Albo cierpisz, kiedy brak alkoholu, albo czujesz ulgę po jego wypiciu. Twój świat uczuć robi się czarno-biały. To jak z dentystą, gdy boli cię ząb, jesteś w gabinecie, nagle ból znika. Czujesz szczęście, nie dlatego, że masz powód do szczęścia, ale że po prostu ciebie nie boli. Monotonia. Osoba uzależniona ma obniżoną tolerancję na monotonię. Ciężko jest funkcjonować, kiedy nic się nie dzieje. Potrzebujesz adrenaliny. Problemy. W sytuacji, kiedy pojawiają się problemy, osoba uzależniona nie rozwiązuje ich, ale skupia się, jak rozładować napięcie, aby przeżywać swoje emocje. Głód alkoholowy. Napięcie coraz częściej narasta i po prostu musi wybuchnąć w postaci chęci picia, w postaci głodu alkoholowego i nie ma na to wyjścia. Podsumowanie. Osoba uzależniona reguluje swoje emocje za pomocą alkoholu. Coraz częściej czuje tylko dwa uczucia, cierpienie i ulgę po jego wypiciu. To prowadzi do wzrostu napięcia i wybuchu, czyli głodu alkoholowego, zamiast rozwiązywania problemów. Tak w skrócie działa mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Dziękuję Tobie za uwagę. Darek Dopierała.